Moi drodzy, ja już to widziałem, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Z przybliżenia spróbujemy. Także widzę na pewno dwie monety. Na pewno już wiem, jakie to są monety. Witajcie moi drodzy na kolejnych wykopkach, na kolejnej wyprawie. Kto ogląda filmy, ten już wie, gdzie jestem. No, tu była pieczątka, tu było srebro w krzakach i trzeba czymś zacząć. Także zacznę, no niby nic, no niby nic. Powiem wam, że stopiony Weimar 50 z kłosami. No ale nie, dlaczego to takie ciężkie jest? To co tu dokleiło się do tego? Także nic takiego, ale po prostu, jak mówię, czymś trzeba zacząć, więc zacznę tym stopionym Weimarem i tak na świeżo tu wchodzę. Bo wiecie, na świeżo najlepiej z wykrywaczem, jak nie jest mózg zmęczony. Wtedy człowiek nawet ma ochotę takie najdurniejsze sygnały kopać. I ja to tak zrobiłem i do następnego dołka. Straszna nędza. Ale jakieś tutaj dosłownie biorę, aby tylko coś się powtórzyło. Jest jakieś kółeńko, które jest guzikiem. No i co? My tu mamy? Nic nie mamy, zwykły płaski guzik, ale przynajmniej ma uszko, także jest cały. Do następnego dołka. Z tego oto to doła, który wam pokazałem, wyleciała chyba jakaś krągłość. Jest już tutaj. Ja pierdziele. To jest już nieprawdopodobne. No ja zostaję pełnoprawnym królem PRL-u. Pierwsza dzisiaj moneta, ale powiem wam, taka malutka i dam z głębi dołka tego. Ale patrzcie, jaka wytarta. Nie wiem, kto. Rzeczpospolita. 69, pozdrawiam, bo tak tu widzę. Kurde, samoloty dzisiaj latają jak. Także do następnego dołka. Kurczę, było tak fajnie, pogoda się spierdzieliła. No, jest zimno dosłownie. A ja mam jakieś tutaj. Na drugiej łące, bo na tamtej oczywiście, no wiadomo, nic nie było. Wchodzę na drugą, mam sygnał, jest jakiś guzik znowu. Na pewno guzik. Ale znowu chyba guzik bez. Łyse kolano, nic nie ma. Szkoda. No ale mimo to, że nawet ten guzik tu wyszedł, to jest i tak już sukces mały, bo powiem wam, że lada dzień. No lada dzień, dosłownie to tak wystrzeliło teraz to zielone, że lada dzień i po łąkach będzie. Także będę siedzieć chyba, nie wiem gdzie, po jakichś krzakach będę musiał się szwendać z kleszczami, a póki co to tradycyjnie do następnego dołka. Moi drodzy, ja już to widziałem, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Z przybliżenia spróbujemy. Także widzę na pewno dwie monety. Na pewno już wiem, jakie to są monety. To podejmujemy. Patrzcie, one nawet podeschły, bo ja tu komuś wysyłałem to jeszcze. Patrzcie, jest 2 złote. Patrzcie, kolejne 2 złote. Czyli mamy 4 złote. Ja to tak to lubię. Ale popatrzmy, czy jeszcze coś tam jest. Kurde, co tak słabo? Nie. O, tutaj jest. Ja
że daję może jakieś 10 groszy. 18, 9, tu będzie 2 złote kolejne. No dobra, słuchajcie, ja tu sobie patrzę, przy samej drodze wiadomo, ktoś się wywrócił albo ktoś siedział sobie i tyle, ja to wykopię i zaraz wam pokażę, jaki utarg będzie z dzisiejszego dnia. No dobra, jednak powiem wam, że to reszta, co to była sygnałów, okazało się śmieci same. Oprócz 2 groszy, które mówiłem, że to może być 10 groszy. I jest czysto, także taki był entuzjazm na większy depozyt współcześniaków, ale niestety. No dobra, może być i to. Raz kropi, raz, powiem wam, wieje, raz słońce, a raz moniak. Ależ to już zajechane, coś jest pognieciony, ale już wiem, że to jest właśnie 50 z Republiki Weimarskiej. Znowu taka zaurana. No ale wiecie, można powiedzieć, że bez fenola nie wracam. Chociaż jest w tragicznym stanie. Ja pierdzielę. Jak on tutaj zmolestowany został. No, przydałby się jakiś właśnie fajny fenolek taki, dwójeczka, jedyneczka z cesarstwa ładna. No ale trzeba się cieszyć tym, co jest, nie? Także do następnego! Kilka kroków dalej, w tym dołku była konina, patrzcie, trochę taka już rozwalona, nawet ją ja dziabłem tutaj, o widać, ale no ale jest, nie, szkoda, że taka rozwalona, powiem wam, ale no patrzcie, ja dochodziłem tyle, tam była marka srebrna, była tam pół marki i zobaczcie, ten teren sprawdzałem. To po prostu trzeba cały czas na okręty chodzić i tyle. A tymczasem borem, lasem, lasek, lasek, a w lasku co? Drugie znalezisko, pierwsze było niewarte pokazania. Patrzcie, jak rozerwało tą łuskę, czyli po prostu ktoś podpalił ją w ognisku. I cały ten ładunek prochowy pewnie takiego z niej zrobił tulipanka ładnego, o, kwiatka. Nawet spłonka wystrzeliła, nie ma spłonki nawet, zobaczcie. O. Ja pierdzielę, już widzę, co się będzie działo zaraz. Zobaczcie, tam jest czarne niebo. A tu słońce wyszło, tak to wygląda ładnie. A tam tak wygląda. Patrzcie, jak tu pięknie. A ja wam powiem, że tak, o, już mnie i zlało, i wysuszyłem się, i po prostu kończę, bo tak długo chodzę, nie ma po prostu, no nie ma nic. Także dzisiaj było to, co było. Na pewno będzie doklejka do tego filmu, no bo nawet się nie uzbiera z ględzeniem tych 12 minut, także no to tyle, no, nie przedłużam. Wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam was po prostu na następną część tego filmu. Na razie, cześć.
jak władca kamieni toczy kamienie. No. A szur na to. Szurisko. Hezbaran. Dobra, moi drodzy, w zasadzie teren się nie zmienił. Wpadamy w kolejną część filmu. Już nie będę o byle czym gadać, bo pokażę wam, co się udało jako kilkudziesiątny, tak? Siętną rzecz znaleźć. Bo były śmieci, aż w końcu coś ciekawszego. O. I dobra, jest sznurek, jest łańcuszek, to ciągniemy. Na końcu łańcuszka niestety nie ma nic. O. Tak jak ciekawostka. Ciekawe od czego? Czy to dewiska, jak to mówili niektórzy? Zegarka. Może być wszystko. Także lecimy do następnego dołka. Powiem wam, że w końcu jakieś kółko jest. Także moi drodzy, mija mega długa przerwa. Nie wiem, czy półtorej godziny, czy około dwóch godzin już prawie bez niczego. Także jest totalnie pusty dzień, można powiedzieć. No był łańcuszek na początku. Tutaj teraz mam jakąś krągłość, więc się zatrzymałem. Bo nie wiem, co to jest, tu się docierać próbuję. Może Boratines faktycznie, ale wątpię. Coś by jakby tam widać, ale nie mam tej lupy. Tutaj już sobie wyłożyłem wcześniej rzeczy, których mi się nawet nie chciało nagrywać, nie? Więc kawałek dzwonka i koło zamachowe od zegarka, nie? Także tyle dzisiaj, ale mam jeszcze czasu dosyć dużo, także no jest jakaś krągłość, jest. Lecimy dalej. Słuchajcie, także wypróbowałem sobie tą nożołopatkę, jak widzieliście. Myślę, że to się przydać może. Takie jakieś korzenie, żeby tam też wygrzebać coś, nie? Oczywiście wszystkich zapraszam do naszych Italiańców Emilii i Andrzeja na kanał Emilii za ciosem. No bo to właśnie jest od nich prezent. A w ogóle całą sytuację sobie tak tylko zainscenizowałem, że tym kopię, żeby wypróbować. Bo wcześniej wykopałem fenola. I mam w końcu, ja pierdzielę. Mam w końcu, ale powiem wam, że mam fenola Scheidemunce, czyli pruskiego fenola. Nawet widziałem tu, że data jakoś się da chyba odczytać, także nie jest w takim złym stanie, bo tutaj wiadomo, takie krzakowe tematy to uchroniły go przed nawozami i może gleba lepsza, a całościowo to powiem wam, że tak, było to co było w tym filmie i dzisiaj, tak jak i ostatnio, ja już po prostu tak długo chodzę, dzisiaj efekty takie same, no takie jak widzieliście, nie? Niemniej jednak można powiedzieć, że tak o, pochodziłem sobie, zobaczcie, liście już są na niektórych drzewach, jest super oglądać, jak wiosna budzi się do życia. No i tyle, nie przedłużam. Wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że no mimo tego, że było to co było, to trochę wam się tam podobało co nieco. I zapraszam was oczywiście na kolejny film. Gdzieś, nie wiem gdzie. Na razie, cześć.